Zapisz 5¼ jako ułamek niewłaściwy. Zastanówmy się, co to oznacza. Ułamek niewłaściwy to taki ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika, czyli zawiera w sobie całości. Tutaj mamy liczbę mieszaną. Zapiszmy ją jeszcze raz. To jest 5¼. Możesz o tej liczbie myśleć też jako 5¼ lub 5 dodać 1/4. Pomyślmy, co to znaczy. 5 to po prostu 5 całości. Na przykład 5 ciastek, 5 pizz. Narysujmy sobie ciastko albo pizzę, jak wolicie. Podzielmy sobie od razu ją na 4 części, bo tutaj będziemy potrzebowali ćwiartki. Mamy pizzę podzieloną na 4 równe części, albo ciastko podzielone na 4 równe części. Pozwólcie, że sobie to skopiuję 5 razy. Raz, 2, 3. 4 i 5. Czyli 5 oznacza po prostu 5 całości. To jest 5. Pokroiliśmy każde ciastko na 4 części, czyli mamy 4 ćwiartki w każdym ciastku. Ile tu razem będzie ćwiartek? Ile mamy razem ćwiartek? Mamy 5 ciastek i w każdym są 4 ćwiartki. Razy 4 ćwiartki. I razy 4 ćwiartki na każde ciastko. Zatem będzie to 20 ćwiartek. Co też można sobie policzyć po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ćwiartek. 20 ćwiartek to inaczej 20 razy 1/4, czyli 20 czwartych. Ale pamiętajmy, że mieliśmy jeszcze 1/4. 1/4 to jest ułamek, czyli na pewno nie będzie to całe ciastko. Narysujmy sobie na czerwono. Nie będzie to nasze całe ciastko, tylko to będzie jedna część z 4, czyli ten kawałeczek. Tutaj będziemy mieć w takim razie 1/4. 1/4. Czyli to będzie po prostu 1/4. W porządku, tutaj mamy 20 czwartych, tu mamy 1/4, zatem możemy napisać, że to jest równe. Zamiast 5 napiszmy 20/4, dodać, zamiast 1/4, 1/4, czyli to samo przepisujemy. 20/4 dodać 1/4 to 21/4. I w ten oto sposób zamieniliśmy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, czyli taki ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika. Opowiedziałam Wam o ułamkach niewłaściwych i pozwoliłam w ten sposób zrozumieć, o co chodzi. Ale warto też, żebyście wiedzieli, że jest dużo szybszy sposób na zamianę takiej liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy. Jeśli mamy zamienić 5¼ na ułamek niewłaściwy, to warto wiedzieć, że będziemy mieli tutaj taki sam mianownik. Mianownik przepisujemy bez zmian, czyli ileś tam czwartych. A w liczniku piszemy 5 razy 4, mnożymy 5 razy 4, 5 razy 4, dodać 1. Mnożymy 5 razy 4 i dodajemy 1. Ile to będzie? 5 razy 4 to jest 20, dodać 7, 21. 21/4. Wyszło nam tyle samo, ile tutaj. To jest po prostu szybszy sposób, ale oznacza to samo, co robiliśmy wcześniej. Tutaj mieliśmy też 5 ciastek razy 4 ćwiartki na każde ciastko, czyli 5 razy 4.
dodać 1 ćwiartka. Na górze ilość ćwiartek, 21 ćwiartek, a 21 razy 1 czwarta to jest 21 czwartych. Mam nadzieję, że będziecie już wiedzieli, jak zamieniać liczby mieszane na ułamek niewłaściwy.